Hejka, jestem Melanie, a to jest moja starsza siostra, Cassie. Chodzę do pierwszej klasy, a ona do drugiej. Od dziecka naszą pasją było rysowanie, malowanie lub jakakolwiek sztuka. Postanowiłyśmy, że razem przeniesiemy się do szkoły artystycznej w drugim semestrze. I tak też właśnie zrobiłyśmy. Ale będziemy sobie pomagały w tym całym liceum, co nie? No, mam nadzieję, że tak. Pamiętaj, ja ci zawsze będę pomagać. Jak masz jakiś problem, to zawsze możesz się do mnie zwrócić. Ja zrobię wszystko, aby ci pomóc. Dziękuję. A teraz może już chodźmy. Stresujesz się? No, oczywiście, że tak. Pierwszy raz będę w nowej szkole. No tak, bo ty nigdy nie zmieniałaś szkoły. No nie. Ale cieszę się, że zdecydowałaś, że zmienisz szkołę ze mną. I tak nie lubiłam mojej starej szkoły, a w tej przynajmniej kogoś znam. Znasz kogoś oprócz mnie? Znam i to w sumie nawet sporo, więc nie martw się, poradzimy sobie jakoś. To nie będzie do końca, wiesz, nowe społeczeństwo i tak dalej. Dla mnie będzie. Dobra już. Chodź i nie marudź. No przecież nie marudzę. Jest godzina 7:55. Gdzie są wszyscy? Ach, pomyśl troszkę. Niektórzy mają może lekcję na 7, więc jeszcze nie było dzwonka. No widzisz, czyli po prostu się troszeczkę spóźnił. No ta. To co teraz robimy? Szukamy moich znajomych. Widziałaś je? To nowe. Jaki jest sens przenoszenia się na drugi semestr? Żaden. Ale co zrobisz? No chodźcie szybciej. Hej! Jejku, jak my się dawno nie widziałyśmy. Hej. Hej, jestem Tony. A ty? Melanie. Miło mi cię poznać. A ja jestem Bianka. Miło cię poznać. Tony! Jak ja się za tobą stęskniłam. I za tobą też bardzo. Bianka. Tak długo się nie widzieliśmy. No może niedługo, ale... I tak się stęskniłam za tobą i tak. No właśnie, podajcie moją młodszą siostrę. Już wszyscy ją znamy. Nie, ja nie znam. Jestem Melanie. Bardzo ładne imię, ja jestem Weronika. Twoje również. W której jesteś w ogóle klasie, dziewczyny? Ja jestem druga E. A Melanie, ty jesteś która? Pierwsza A. No patrz, ja też chodzę do pierwszej A. O, wow. A więc Bianka, zaopiekujesz się moją siostrą, prawda? No pewnie. Melania, chodź już teraz nawet. Okej. Urocza jest ta twoja siostra. No wiem. Przepraszam was bardzo, ale idę już na lekcję. Zaraz jest dzwonek. Pa, pa. To co, idziemy razem do klasy? Też jesteś druga A? Dokładnie tak. To chodź. Pierwsza lekcja to jest lekcja wychowawcza, więc oczywiście nie będziemy robić nic, a ja ci opiszę każdego z klasy. A, no dobrze. I ogólnie może ci opowiem o wszystkim. W sensie, wiesz, ogólnie o tej szkole. Chodź, chodź. Idealnie nam się udało. No tak. To chodź. Hej, Bianka. Hej, proszę na imię? Melanie. Miło mi się poznać. Ja jestem Efi. Bianka. Tak? Wy macie takie małe klasy? Tak, mamy 10-osobowe klasy, ale mamy dużo tych klas. Wiesz, o co mi chodzi. Tak, tak, wiem. Dzięki. No ale nie ma za co. Witajcie. Mam wam dzisiaj dużo informacji do przekazania, a więc proszę, abyście słuchali. Oczywiście większości klas jeszcze nie ma. Cudownie, czy oni się kiedykolwiek przestaną spóźniać? No proszę, proszę, nasza cudowna para. Oczywiście znowu się spóźniła na lekcję. I to w dodatku razem. Tak wyszło. Przepraszam. Właśnie, przepraszamy. Super. No już ci. No ale wiesz, że... Możecie się już zamknąć. Efi, ja wiem, że jesteś zazdrosna o swojego byłego chłopaka, ale... Nie jestem. Po prostu wkurza mnie twój głos, więc już się nie odzywaj najlepiej. Musisz ją cały czas uciszać? Efi,
odpuść sobie. No błagam was cicho, mamy do omówienia tyle tematów. Jakich na przykład? O wycieczce szkolnej chociażby. Właśnie, mamy nową uczennicę. Mamy taką małą klasę, a nawet nikt na nią nie zwrócił uwagi. Kto powiedział, że nie zwrócił uwagi? No tak czy siak, naszą nową uczennicą jest Melanie. Widzę, że już poznałaś jakąś koleżankę, więc bardzo się cieszę i bądź dla niej mili. Może ktoś ją poprowadzi po szkole? Ja to zrobię. Super. Więc zacznijmy może od tej wycieczki. A więc słuchajcie mnie. Dobra, to teraz ci opowiem o każdym tej klasie. No, okej. Ta pierwsza osoba to w sumie nie jest nikt ciekawy. Jest ogólnie bardzo wredna. Mogłeś do łazienki? Tak, Efi, idź. Ta, co właśnie tutaj poszła, to jest Efi, ale ją już znasz. Chodziła kiedyś z tym chłopakiem od nas na lewo. Ale ją niestety zdradził z tą dziewczyną tutaj obok nas, też po lewej. Przykra. A teraz ta dwójka z przodu. Ten po lewej to jest Chris i uważam, iż jest bardzo ładny, ale jest taki jeden minus. Jaki? Tyle dziewczyn do niego próbowało jakoś tam, wiesz, zarywać, jakoś zacząć rozmowę albo cokolwiek, a on każdą jakby leciutko odrzucał. Naprawdę. A takie ładne dziewczyny do niego startowały, a on każdą odrzucał. Może jest gejem. No co ty? Nie. Nie mam nic do nich, ale nie wydaje mi się, żeby Chris był. No okej, dobrze. A ta obok niego to Jess. I nie wiem, czy można nazwać ją nawet jego koleżanką. Po prostu razem siedzą i tyle. No, kiedyś siedział z Tomasem, z tym chłopakiem za nimi, ale no... Teraz już siedzi ze swoją nową dziewczyną. A no, no okej, dobrze, dziękuję. Pokoje będą od 4 do myślę, że nawet chyba 7-9 osobowe, ponieważ jedziemy jeszcze z całą drugą klasą. I całą pierwszą oczywiście. Dzień dobry. Super, że przyszłaś, Elizabeth. Masz spóźnienie w dzienniku. Jak zawsze, proszę pani. Haha, no bardzo zabawne. Dobrze, to kto z was byłby zainteresowany w takim razie taką wycieczką? Chyba raczej wszyscy. Prawda? Czy ktoś nie jedzie? No super, czyli wszyscy. Informacje wyślę wam jeszcze na dzienniku, więc proszę to wszystko przeczytać i wszystko będzie okej. Dobrze, a więc dalej. Chciałabym poruszyć jeszcze karygodne zachowanie wobec pana z matematyki. Czy macie mi coś może do powiedzenia? Elizabeth i Efi, to głównie do was. Czemu? A kto maluje paznokcie na matematyce, Elizabeth? Jejku, to było tylko raz, bez przesady. I jeszcze cały czas rozmawiasz z Efi i rzucacie wredne komentarze w stronę naszej cudownej pary, więc proszę uspokójcie się. Nie chcę wam obniżać punktów zachowania. Super. Do widzenia. Do widzenia. Elizabeth, czekaj.